Cześć, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj omówimy sobie newsy ze świata Shakesa, których ostatnio troszkę się uzbierało. Mamy datę startu Hellevatora już oficjalną, mamy ciekawe eventy, które wystartowały już od dzisiaj, mamy nowy pakiet, który jest dostępny tylko i wyłącznie na sklepie internetowym, no i mamy przede wszystkim pierwszego gracza, który wbił poziom 700. Mamy tutaj Magusia, mamy AC na serwerze 18 niemieckim, który jako pierwszy na świecie, pierwszy gracz w Shakesie wbił ten poziom 700. I jemu głównie poświęcimy ten odcinek. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie. No i możecie pisać komentarze, co wy sądzicie o tym graczu przede wszystkim, dlatego że jest to dla mnie coś niesamowitego. Jest to dla mnie naprawdę coś godnego podziwu, wytrwałość w jego grze. No i tutaj generalnie to, że na pewno od wielu lat, no to w sumie mówi samo za siebie, od wielu lat tutaj gra w tego Shakesa sumiennie, regularnie, no i to oddało, bo jako pierwszy na świecie wbił ten poziom 700, no i w tym momencie ma właśnie najwyższy level na świecie. Dobrze, lecimy sobie najpierw z tymi eventami, myślę, na spokojnie wam tutaj omówię. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o eventy, to jestem w szoku, dlaczego tak mało osób czyta newsy tutaj, które przychodzą na pocztę. To jest naprawdę wygodne, to jest naprawdę fajne, nawet nie trzeba niczego sprawdzać, żadnych tam Facebooków, Discordów, ani nic takiego, bo po prostu już w tym przypadku od wtorku, od godziny 12:30 mamy tutaj informację, że eventy będą jeden dzień dłużej. Jest to spowodowane, z tego co wiem, Dniem Ojca, który ma miejsce w Niemczech, o ile się nie mylę. No i jak widzimy, mamy napisane, że już od czwartku 18 maja, czyli od dzisiaj jak ja to nagrywam, mamy eventy, tak więc po prostu będą one jeden dzień dłużej, dlatego że będą do niedzieli. No i właśnie, dostaliśmy tą informację już we wtorek, natomiast jak ja wczoraj u siebie na Discordzie pisałem wam tam informacje, żebyście pamiętali o ustawieniu warty o 14, żebyście sobie po północy odebrali z bonusem Golda, no to masa osób mnie pytała, jak to event Golda od jutra, co się wydarzyło, dlaczego tak, a nie inaczej. No i po prostu jestem w szoku, że tak mało osób zagląda na tą pocztę w celu sprawdzenia po prostu tutaj sobie eventów i ewentualnie informacji, dlatego między innymi nagrywam ten film, żeby wam to po prostu wyjaśnić. Dobrze, kolejna sprawa to jest Hellevator, który jak widzimy będzie miał miejsce w czwartek za tydzień, czyli 25 maja o godzinie 16, jest to już oficjalnie zapowiedziane, kolejna edycja w czwartek. Od razu odpowiadam tutaj na pytania, czy będzie niespodzianka ode mnie z tej okazji, coś tam pewnie się pojawi, polecam sprawdzić kanał za tydzień, pewnie również o 16, kanał na YouTubie oczywiście Neutral, no i będziecie wiedzieć, czy coś będzie, czy nie będzie, no ale możecie się domyślać, jakaś tam niespodzianka z tej okazji pewnie będzie jak zazwyczaj. Dobrze, więc to kolejna informacja, no i jeszcze dostaliśmy, w sumie co do tego Hellevatora, to jeszcze musicie pamiętać, że to startuje w czwartek, no mówię, 25 maja to jest właśnie czwartek. Z jakiego powodu? Pewnie z takiego, że z tym Hellevatorem bardzo często są problemy. No i jednak chcą pewnie uniknąć jakiegoś tam większego obciążenia serwerów i tak dalej, więc no wystartuje to w czwartek. Zakładam, że w piątek o wiele więcej osób by grało, o wiele więcej osób by klikało o tej 16, więc po prostu znowu coś tam by się mogło wykrzaczyć. No a teraz chyba w ogóle poprzednia edycja też startowała w czwartek, więc teraz również w ten czwartek nowa edycja tego Hellevatora będzie, więc miejcie to na uwadze, że nie w piątek, a w czwartek. To jest taka dość, myślę, że radykalna zmiana. Dobrze, kolejną informacją, jaką tutaj dostaliśmy, to jest informacja o pewnej niespodziance. To już było właśnie we wtorek zapowiedziane. Pewna niespodzianka, która miała się pojawić wczoraj o godzinie 15, czyli w środę. No i co się okazało, że będzie to pakiet z duszami na oficjalnym sklepie internetowym. Natomiast w ogóle ja tutaj już zacząłem troszeczkę, że tak powiem, narzekać. Wczoraj na streamie nawet sobie gadaliśmy wieczorkiem z widzami, bo myślałem, że po prostu będą pakiety do kupienia na tym sklepie internetowym, no i będzie to działało tak samo jak klepsydry, to znaczy po prostu od teraz na sklepie internetowym, tak myślałem ja, że będziecie mogli kupować dusze, no i będzie to bez ograniczeń, będzie to po prostu tak jakby kolejna zakładka, tak jak mówię, mamy klepsydry, no i że będziemy mogli kupować dusze w nieskończoność, że tak powiem, no i tego się najbardziej obawiałem. Na szczęście tak to nie wygląda, już wam tutaj pokazuję grafikę, tak wygląda ten pakiet. Jest to bardzo fajny deal, powiem wam szczerze, dlatego że
Mamy tutaj za 100 zł 860 grzybów. Tak jak mówię, to jest dostępne, no to można kupić tylko na oficjalnym sklepie internetowym home.syfygamy.net. Jak się zalogujecie, jak się w ogóle tam zalogować do tej strony, to już wielokrotnie mówiłem, ale powtórzę. Wchodzicie sobie tutaj w ustawienia gry, wchodzicie sobie w zakładkę postać, no i tam macie identyfikator postaci, podajecie go na tej stronce, no i was wrzuca po prostu na wasze konto, no i tam można kupować grzybki, klepsydry, no i właśnie ten pakiet, który pokazałem przed chwilą. No i tak, jeżeli o ten pakiet chodzi, to mówię, bardzo fajna opcja, to jest w ogóle pakiet dusz M, normalnie bym tego nie promował, gdyby to były same dusze albo coś takiego, no ale zwróćcie uwagę, że na promocji 20% za 100 zł macie do kupienia 600 grzybów, tutaj za 100 zł macie do kupienia 860 grzybów, więc myślę, że dla takich graczy eko jest to naprawdę fajny deal. Oczywiście już ktoś tam policzył, że kupując na promocji 20% pakiet za 400, czyli 3600 grzybów, no to wtedy bardziej się tamten droższy pakiet opłaca aniżeli ten, no ale wiadomo, nie każdy chce wydawać od razu z 400 na raz, tylko co niektórzy sobie to rozbijają, co niektórzy właśnie co miesiąc sobie kupują taki pakiecik za 100, żeby grać eko, więc myślę, że jest to naprawdę spoko deal. Oczywiście są tutaj jeszcze dusze, no ale te dusze 240 tysięcy, jak ktoś dopiero zaczyna rozbijać podziemie, to spoko, no ale w większości graczy te dusze się nie przydadzą. Gdyby to były same dusze albo coś takiego, to nawet bym tego nie promował, ale że jest to fajna ilość grzybów, no to myślę, że warto o tym wspomnieć. Pakiecik można kupić tylko na oficjalnym sklepie internetowym home.syfygamy.net, no i będę oczywiście bardzo wdzięczny, jak będziecie tam używać kodu neutral, dlatego że jak wpisujecie w polu kod twórcy neutral, to ja część z tego, co zapłacicie za pakiecik, dostaję bezpośrednio dla siebie, no i można oczywiście robić screeny, wysyłać mi tam na Discordzie, na Instagramie, na mailu i będziecie brali udział w kolejnym konkursie, który pewnie będzie miał miejsce w czerwcu. Więc no, mamy tu jeszcze w ogóle pakiet dusz M, zwróćcie uwagę. On się nazywa pakiet dusz M, no i zgaduję, że może być jeszcze pakiet dusz L i pakiet dusz XL, czyli po prostu pewnie L-ka będzie kosztować 200, a XL-ka będzie kosztować 400, ale to jeszcze nie jest potwierdzone, nie wiem kiedy te pakiety będą, w ogóle ten pakiet nie wiem do kiedy jest, miał być dostępny od dzisiaj, czyli od 18 maja i tak faktycznie jest, natomiast nie wiem do kiedy, czy do końca dnia, czy do końca eventu, czy dopóki go nie kupicie, to on będzie cały czas tam dostępny, nie mam totalnie pojęcia, więc tego wam nie powiem, ale można go oczywiście kupić tylko jednorazowo na postać, więc to też jest bardzo ważna informacja. No i z tymi L-kami, XL-kami nie wiem jak to będzie, nie wiem czy to będzie później jeszcze dostępne, może za tydzień, może za miesiąc, nie mam totalnie pojęcia, no ale skoro to się nazywa pakiet dusz M, no to wszystko na to wskazuje, że właśnie ta L-ka i XL-ka będzie również dostępna, także najlepiej sobie ten sklep internetowy sprawdzać, no i po prostu mieć to na uwadze. Mówię, jak planujecie kupować, nikogo tutaj nie namawiam, ale informuję, jak planujecie kupować, to myślę, że deal naprawdę fajny, bo ta ilość grzyba jest dość ciekawa. I tutaj jeszcze w ogóle informacja również, taka ala newsowa, zanim przejdziemy do głównego tematu odcinka. Przede wszystkim sprawdźcie dzisiaj oficjalny sklep internetowy, czyli to home.syfygamy.net, dzisiaj po północy. Nie musi być to od razu równo po północy, minutkę po, może to być jutro, może to być w sobotę, ale po prostu pamiętajcie sprawdzić stronę główną. Nie jest to żaden nowy pakiet, nie jest to nic do kupienia, nie musicie tam wydać pieniążków, ale będzie to naprawdę fajna sprawa, jeszcze nie mogę powiedzieć co, z tego co wiem ma to zostać uruchomione, za szybko chcę mówić, ma to zostać uruchomione właśnie chwilkę po północy, dzisiaj minutę po północy, ja oczywiście pewnie jeszcze to ogłoszę na Discordzie, na Instagramie, na tam karcie społeczność, pewnie również nagram o tym film, to przede wszystkim, no ale po prostu sprawdźcie, już wam teraz mówię, bo naprawdę fajna sprawa dla mnie i dla was myślę, tam będzie czekała. Dobrze, tyle ode mnie, tyle odnośnie pakietu, co do eventów, no to tak jak mówię, było to troszeczkę zaskoczenie, bo nikt nam nie powiedział wcześniej, że ten event będzie trwał dzień dłużej, będzie już od czwartku, ludzie narzekali, że nie mogli sobie tam ustawić dobrze kopalni złota, no ale jednak mimo wszystko no jest to jeden dzień eventu złota więcej, więc nawet jak ktoś dobrze nie ustawił tej kopalni złota, ja sam zresztą narzekałem trochę na streamach, no to mimo wszystko ten jeden dzień eventu złota więcej na pewno to zrekompensuje. Dobra, chyba wszystko powiedziałem, co powinienem powiedzieć, lecimy teraz z głównym tematem odcinka, bo się tutaj troszeczkę rozgadałem, no i mamy go, mamy Adsę, mamy Magusia, mamy osobę, mamy gracza, który wbił jako pierwszy poziom 700, to jest coś niesamowitego. Przypominam, że jak jacyś gracze się zbliżają do maksymalnego poziomu, bo kiedyś to był właśnie 700,
no to twórcy ten maksymalny poziom podnoszą do poziomu 800. W tym momencie jest to 800. Jak się ktoś będzie zbliżał do 800, no to będzie 900 i tak dalej. No ale właśnie, mamy to, mamy pierwszego gracza z tym poziomem 700. Serwer 18 niemiecki, gracz AC, no i gra Magusiem. Zobaczmy, jak tutaj jego postać wygląda. Tak jak wam wspomniałem, on wbił ten poziom 11 minut po północy, więc chwilkę po północy. Z tego, co widziałem jeszcze wczoraj, bo też to śledziłem, brakowało mu jakieś 200 albo 300 milionów expa do tego poziomu, więc zgaduję, bo na tym levelu to już naprawdę te ilości expa są tragiczne, zgaduję, że po prostu miał jakieś książki w kalendarzu, no i dzięki temu ten level 700 dobił. Więc no, gra Magusiem, tutaj patrząc na jego statystyki, nie są jakieś giga mocne, dlatego, że ma poziom 115 tysięcy inteligencji w podstawie, prawie 115 HP. Dla porównania top 1 tego serwera ma tutaj 174 tysiące, prawie 175 zręczności, no i 100, prawie 17 tysięcy HP, więc no widać, patrząc na te podstawki, że ewentualnie tutaj AC może grać tylko i wyłącznie na expa, w sensie no tak mi się wydaje, no bo tu mamy 44 levele mniej, no a te podstawki jednak mocno mocniejsze, że tak powiem, zdecydowanie mocniejsze, więc no AC tutaj niepozorny, AC tutaj na siódmej pozycji na swoim serwerze, no ale mimo wszystko może jego statystyki nie interesują, może go interesuje level, może sobie głównie właśnie skupia się na XP i głównie mu zależy na tym levelu, no i dopiął swego, bo jako pierwszy wbił ten poziom 700. Było to naprawdę ogromne wydarzenie wśród community, dlatego że zaraz wam pokażę drugą osobę, z którą AC się ścigał, natomiast no mówię, ludzie sprawdzali to, co codziennie, sprawdzali ich progres, patrzyli na te paski expa, no i było to naprawdę coś wielkiego, co zostało zwieńczone właśnie dzisiaj 11 minut po północy. No i co, jeżeli chodzi o itemki, to poulepszane razy 10, tu mamy razy 9, no broń razy 20, więc tak dziwnie troszeczkę, zazwyczaj się tak bardzo nie ulepsza jednego itemku, no ale nie ma co tutaj się ekscytować, nie ma co tutaj wytykać jakichś błędów, no bo jednak ten odcinek jest głównie właśnie dla tego gracza, żeby mu tutaj przede wszystkim pogratulować, no bo jest to piękna sprawa, że pierwszy gracz wbił ten poziom 700, ogromna wytrwałość, ogromna determinacja, masa czasu spędzona w tej gierce, to w ogóle nie ulega wątpliwości, 100% klaserka oczywiście wiadomo, więc jest to coś niesamowitego, pięknie to wygląda, no i co, jak mam być z wami szczery, to poziom 500 wygląda ładniej niż ten poziom 700, bo jednak 500 to jest, wiecie, połowa tysiąca, to jest jednak już takie coś ładniejszego według mnie. Tutaj chodzi przede wszystkim o skalę, na jaką to ewoluowało, że tak powiem, dlatego że masa osób, tak jak wspomniałem, śledziła właśnie wyścig między tym graczem, a między drugim, którego wam zaraz pokażę. Także no, było to naprawdę, były to piękne dni, można powiedzieć, w tym ostatnim czasie, jak się tutaj już oboje zbliżali do tego poziomu 700. Codziennie ludzie patrzyli właśnie na ich jakieś poziomy expa i tak dalej, jak to wygląda, kto szybciej, kto dalej, ile expa dziennie zdobywają, no coś pięknego, no i zostało to, tak jak wspomniałem, zwieńczone. Kolega idzie ewidentnie pod expa, tutaj patrząc na statystyki to nie ma wątpliwości, no ale tak czy inaczej szczere gratulacje z mojej strony. Dobrze, lecimy jeszcze do drugiej osoby, tutaj sobie możemy zerknąć, mamy kolejnego gracza, który nazywa się Dr. Darm, to jest w ogóle serwer czwarty niemiecki i jak widzimy jemu również niewiele brakuje do tego poziomu 700, no ale już od kilku dni było widać, że najprawdopodobniej, jeżeli Dr. Darm nie kliknie tutaj żadnych lochów, nic się nie wydarzy ciekawego, no to ten AC go właśnie prześcignie i ten AC wbije pierwszy ten poziom 700, no ale tutaj właśnie z Dr. Darmem się ścigali, jak widzimy wojownik, 699 level i prawie pół, no i co, mamy tutaj itemki poulepszane razy 18 wszystkie, no jego postać wygląda już zdecydowanie mocniej, patrząc tak na szybko, dlatego że mamy tu, zobaczcie, nawet po 20 tysięcy podstaw więcej, czyli łącznie 40, jeżeli patrzymy na główną statystykę i HP, no i tutaj boczki dość mocno dociśnięte i tak dalej, 100% klaserka, no ale same te ulepszenia, tam kolega miał broń razy 20, resztę razy 10, razy 9 nawet, no a tutaj kolega ma wszystko praktycznie razy 18, więc postać silniejsza, postać mocniejsza, mimo tak wysokiego poziomu, no ale niestety nie udało mu się jako pierwszemu tego poziomu 700 wbić, to jest bardzo ciekawe, bo to był gracz, który przez bardzo długi czas miał najwyższy level w tej gierce, więc to też jest, myślę, że
coś, o czym warto wspomnieć. Dobra, tyle z mojej strony, bo się tutaj troszkę rozgadałem. Dziękuję Wam ślicznie za uwagę, dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi. Wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są przypięte w komentarzu oraz opisie. Oczywiście możecie kciuka w górę zostawić pod tym filmem, pamiętajcie o tym. No i tak jak mówię, dzięki za uwagę, dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!